Moi drodzy, a ze mną już kolejny gość, pani Julietta Cichoń, witam bardzo serdecznie. Kosmetolog Creme Bar. No właśnie, już spotkałyśmy się niecały miesiąc temu podczas naszych wiosennych metamorfoz. Spotkamy się dzisiaj również z Justyną, która poddała się waszej kuracji, ale zanim to nastąpi, chciałabym troszeczkę porozmawiać o waszych produktach, produktach Creme Bar. Jakie problemy skóry możemy zniwelować właśnie dzięki kremom Creme Bar? Tak naprawdę każdy problem jesteśmy w stanie rozwiązać, ponieważ tak jak już wcześniej była mowa, tutaj działamy na tych najgłębszych warstwach skóry. Dzięki temu też, że mamy bardzo dużo składników aktywnych, które dodajemy do kremów, tak naprawdę na każdy z problemów możemy zadziałać. Czy to są naczynka, czy to są przebarwienia, czy to są zmiany trądzikowe. W każdej sytuacji jesteśmy w stanie pomóc. Czy bardzo, bardzo sucha skóra, taka jak moja? Oczywiście, też jak najbardziej jesteśmy w stanie ją tutaj zregenerować i pomóc. Super. Na jakich bazach powstają kremy i do jakiego typu cery są przeznaczone te poszczególne bazy? Mamy trzy różne bazy. Jedna z baz będzie tutaj dla skóry bardzo suchej, starzejącej się. Kolejna będzie tutaj dla skóry bardziej tłustej, przetłuszczającej się. No i trzecia baza jest bazą, która działa tutaj, stymuluje, stabilizuje wydzielanie sebum, żeby tutaj w momencie, kiedy są właśnie zmiany na przykład trądzikowe, żeby to ładnie wszystko ustabilizować, żeby nie było problemu świecenia się skóry, żeby też tutaj dalej się nie rozwijał problem. Tutaj też w studiu mamy kilka ampułek. Jakie one zawierają składniki i w jaki sposób działają te ampułki? Akurat tutaj mamy przykładowe ampułki, na przykład mamy wyciąg z aloesu, który bardzo ładnie tutaj będzie łagodził wszelkie podrażnienia, czy też wyciąg z zielonej herbaty, która działa bardzo antyseptycznie, łagodząco. Mamy na przykład również trylagen, jest to środek bardzo liftingujący, także dla pań po 50 na pewno też coś się znajdzie. Super, bardzo fajnie. A co to są kuracje witaminowe? Wiem, że takie ampułki tutaj również się pojawiły na naszym stoliku. Kuracje witaminowe są to kuracje ampułkowe, tutaj są bardzo skondensowane te składniki. One mają tak naprawdę przedłużyć efekt gabinetowy. W momencie, kiedy kobieta robi sobie jakiś zabieg w gabinecie, naszymi kuracjami ampułkowymi czy też kremami bardzo ładnie przedłuży sobie ten efekt zabiegu, podtrzyma go. Czyli w momencie, kiedy na przykład już opuszczamy wasz gabinet, to takie ampułki witaminowe jak najbardziej potem oczywiście. My możemy sobie same działać w domu i ten efekt oczywiście. Dalej będzie podtrzymany. Oczywiście, że tak. Nowe produkty z linii Visage Perfect. Co to takiego? Na przykład mamy kilka nowych produktów. Bardzo fajną rzeczą jest na przykład krem pod oczy. Jest to krem pod oczy, który ma w sobie... Na cienie pod oczy? Rewelacyjne, ponieważ ma w sobie wyciąg z ogórka, ma w sobie kwas hialuronowy, prowitaminę B5, także tutaj działamy. Bardzo ładnie wygładza tą skórę pod oczami. Czyli ona nawet jest najcięższa. Też na zmarszczki oczywiście, dodatkowo. Oczywiście. Ona jest najcieńsza na naszej twarzy, także tutaj ta pielęgnacja powinna być jak najlepsza. Taki krem pod oczy do stosowania codziennego na przykład? Oczywiście. Można codziennie stosować taki krem, nawet byłoby wskazane, będzie wtedy lepszy efekt, prawda? Tak samo jak codziennie myjemy zęby, tak samo codziennie dbajmy o skórę. To jest bardzo dobra uwaga. Pokazanie kremu na dzień i na noc. No właśnie, bardzo chciałabym, żebyśmy pokazały teraz te kremy, które tutaj mamy. Taki fajny zestaw, który otrzymuje potem od Państwa klientka. Jak to wygląda dokładnie? Tak, klientka otrzymuje od nas krem na dzień i krem na noc. Osobno są one oznakowane naklejkami, żeby się nikomu nic nie pomyliło, prawda, bo to różnie bywa. Opakowania wyglądają mniej więcej tak samo, także mogłyby się pomylić. No i dodajemy po 3 składniki aktywne do każdego z kremów, ściągając tutaj to złotko, wlewamy te składniki aktywne do środka, szpatułką mieszamy do jednolitej konsystencji, zamykamy i wkładamy do lodówki. W ten sposób to działa. Jak długo możemy wtedy taką substancję, taki krem stosować? One mają datę ważności od otwarcia pół roku, 8 miesięcy, także ze spokojem zdąży się zużyć, zanim cokolwiek się z nimi stanie. Super, bardzo fajnie. Czy dzięki kompleksowej pielęgnacji skóry możemy również odmłodzić
naszą skórę. Oczywiście, tak jak już tutaj wcześniej wspomniałam o tym trylagenie, to jest efekt liftingujący, ale również mamy składniki aktywne, takie jak na przykład jak Q10 czy kwas hialuronowy, gdzie tutaj będziemy odmładzać tą skórę, żeby wspomagać zatrzymanie czasu. No właśnie, o tym zatrzymaniu czasu dzisiaj w naszym programie bardzo dużo mówimy. Ostatnio też podczas naszej wiosennej metamorfozy właśnie wykonywałaś, Julietta, bardzo ciekawe badania skóry. Gdzie takie badania skóry tutaj na miejscu w Poznaniu można wykonać? Mhm. W Poznaniu takie badanie skóry można wykonać w Galerii Malta. Znajdujemy się na parterze. Także zapraszamy serdecznie. Czy wcześniej jakoś klientka musi się do takiego badania przygotować, czy tak z marszu może do was podejść? Nie, absolutnie może wejść z marszu i czyli i make-up nie, nie szkodzi w nie, tym nie, momencie. Nie. Tak jak już tutaj też wcześniej wspominałam, że to jest za pomocą mikrodrgań pobieramy odczyt na głębokość 2 nanometrów w głąb skóry, także to nie jest żaden sposób powierzchniowy wynik. Super. Czy produkty Visage Parfum możemy zakupić tylko i wyłącznie na stoiskach Creme Bar, czy również w innych miejscach? Akurat nasza firma zaczyna się coraz bardziej rozwijać, czyli będziemy dostępni również w bardzo dobrych salonach kosmetycznych, ale na chwilę obecną, jeżeli chodzi o Poznań, to jest to właśnie Galeria Malta. Super, bardzo fajnie. My z Julietą jeszcze spotkamy się, moi drodzy, po krótkiej przerwie. Spotkamy się również z Justyną, tylko tak na szybko zapytam się, jak kuracja Justyny? To znaczy? Jakie są efekty? Czy już są widoczne? Tak, już tutaj rozmawiałam chwileczkę z Justyną. Justyna jest bardzo zadowolona. Ja też widzę efekt używania kremów. Ona może więcej powie, jakie ma odczucia i jakie są jej tutaj doznania. Super, bardzo fajnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Z dziewczynami widzimy się już po krótkiej przerwie muzycznej. Do zobaczenia.